Mamy tu bardzo prostą stronę. Zawiera zdjęcie i nagłówek. Zamierzam tę stronę zmienić, żeby była bardziej wymyślna. Na początek ukryję zdjęcie i tekst, a potem będę je animować, jak pokaz slajdów. Najpierw ukryję te elementy za pomocą jQuery. Znajdziemy zdjęcie i przywołamy do niego metodę jQuery, która nazywa się hide. Już. Nie ma. Teraz znajdziemy tekst i do niego przywołamy hide. Nie ma. Biała strona. A teraz pokażmy te elementy. Najpierw zdjęcie. Wróciło. Potem pokażemy tekst. Też wrócił. Znów jest tak jak na początku. Co się stało? Okryliśmy elementy i pokazaliśmy tak szybko, że wydaje się, jakby były tu cały czas. A my chcemy pokazać je powoli. Animując. Na szczęście jQuery umożliwia animację na wiele sposobów. Możemy na przykład wprowadzić liczbę jako pierwszy parametr w metodzie show. Ta liczba mówi jQuery, w jakim tempie trzeba animować pokazywany element. Gotowe! Program animuje obrazek, powiększając go od górnego lewego rogu. I super! A gdybyśmy chcieli, żeby obrazek spłynął z góry, Zastąpmy Show poleceniem Slide Down. Już. A teraz animujmy tekst. Jeszcze raz przywołam Slide Down i wprowadzę nieco dłuższy czas trwania, żebyśmy dobrze to zobaczyli. Jest, ładnie i powoli. Ok. To już jest dość wymyślne, ale zróbmy jeszcze jeden krok. A gdybyśmy chcieli pokazać tekst dopiero wtedy, gdy zdjęcie pokaże się w całości. Zamiast zaczynać animację jednocześnie, chcemy więc, by animacja tekstu zaczęła się dopiero po zakończeniu animacji obrazu. W tym celu możemy zrobić wywołanie zwrotne jako drugi parametr funkcji slide down. Biblioteka jQuery przywoła to wywołanie zwrotne, gdy animacja zostanie ukończona, a tego właśnie chcemy. Wypróbujmy to. Gotowe. A teraz zmieńmy te animacje stosując nową metodę fade in. Nie musimy nawet określać czasu trwania, bo wszystkie te animacje mają czas domyślny. Już! Bardzo ładnie. Wyobrażacie sobie, jak możecie używać tego do zrobienia pokazu slajdów? Wypróbujecie to już niedługo w zadaniu.